jego dziewczyna. Wynajęli mieszkanie i ściągnęli kuzyna. Przyjechali poszukać godnej płacy, bo to są właśnie emigracji kozacy. Do Norwegii rodzinę ziomek ściąga. Życie tutaj tak pięknie wygląda. Ma robotę na budowie i w dieslu Passata za gotówkę. Na norweskich blachach wyrwał się z Polski dobrych kilka lat temu. Dawno pospłacał długi dla polskiego systemu. Teraz żyje nie trzęsąc portkami. W Polsce długu miał kupę i robotę do bani. Bo my Polacy, emigracji kozacy, wyjechaliśmy by poszukać godnej płacy. Czy to w Oslo, Dublinie, w Chicago, w Berlinie czy w Londynie, Polak nigdzie nie zginie. Bo my Polacy, emigracji kozacy, wyjechaliśmy by poszukać godnej płacy. Czy to w Oslo, Dublinie, w Chicago, w Berlinie czy w Londynie, Polak nigdzie nie zginie. Poprowadzić chciał tędy, pięknie leżał mu w ręce pędzelek, bo miał dobrze wyrobioną od znoszenia butelek. Malował chaty na początku na czarno, potem otworzył firmę, kilku kumpli przygarnął. Polak wszystko potrafi, gadają, że przy polskich firmach właśnie wszystkie inne klękają. Pusk Summer Fest zorganizowała firma Eventbox, a za kulinaria odpowiadała gastrofaza Food Maniak. Dominik Cybulski, byłem konferencjerem na Pulse Summer Fest już drugi rok. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tutaj być. Było fantastycznie, super atmosfera, wspaniali ludzie, pyszne jedzenie, super koncerty, wszystko się udało. Także pogoda dopisała, było słonecznie, było pięknie. Zapraszamy za rok. Czekamy na weekend, by naładować baterie. Mamy swoją ekipę, co daje energię. Wiele nam nie trzeba, bo wiele nam nie brakuje. Z którymi się relaksuje. Czekamy na weekend, by naładować baterie. Mamy swoją ekipę, co daje energię. Wiele nam nie trzeba, o wiele nam nie brakuje. To są moi ludzie, z którymi się relaksuje. To jest kod Alicji w Krainie Czarów. A tu mamy kolejny piękny rysunek. Celem imprezy jest integracja Polonii, również promocja polskiego jedzenia tutaj. Chcemy się wspólnie razem spotkać po to, żeby się bawić, żeby wspólnie celebrować też naszą polskość, żeby to było takie miejsce, gdzie możemy się spotkać, pogadać, gdzie możemy razem wspólnie zjeść, gdzie możemy się bawić. Będziesz o mnie marzył, będę w tym każdym śnie. Dwa serca na orbicie, świat wolni kręci się. Tylko ty i ja, bo miłość jest jak wino, więc pijmy ją do dna. Podczas Pusk Summer Fest występowały różne grupy, które działają wśród Polaków, sportowe, taneczne, między innymi Oyama Karate oraz nasi przyjaciele z Jumping Frog również, a także była Paulina Budka z dziecięcym zespołem Oslo Crew z Love Dance Help. Super występ z dzieciakami, wszyscy byli przeszczęśliwi, dzieci świetnie się bawiły, tańczyły. Zapraszamy na kursy tańca dla dzieci już od września. Jako Love Dance Help na co dzień działamy charytatywnie wśród Polonii, pomagamy w Polsce Polakom w potrzebie, także właśnie poprzez kursy tańca dla dzieci, poprzez eventy, które organizujemy, zbieramy pieniążki po to, by pomagać ludziom w Polsce. I dlatego dzisiaj wystąpiliśmy z wielką radością również na Pulsk Summer Fest. Paulina Płutka ze swoim zespołem Oslo Crew wystąpiła, bawiły się dzieci również tutaj, które przyszły na Pulsk Summer Fest. Imię twoje? Justyna. Justyna, powiedz, czy twój strój dzisiaj ma coś wspólnego ze słowem Pulsk? Oczywiście. Jak patrzysz Donatą, Kleo, to tańczyłaś tam, czy? No pewnie. Dobra, to losujemy. No to już. Justyna, śmiało. I czytamy też. Tylko nie to. No, karate. Też karate. No słuchaj, no trzeba ćwiczyć, to nie ma lekko. Idziemy dalej. Proszę bardzo. Olek. Cześć, Olek. Losujemy.
Gwiz, Renhold. Jakieś sprzątanie? No? Tak, słuchaj, więc słuchaj. Oleg, robimy układ, nie słuchajcie. Robię imprezę, ja się tym zajmuję. Gruba impreza, 300 osób. I mamy sprzątanie, co za to? No dobra, tylko musi być w domu prywatnym. A nie, w prywatnym domu, no. W firmie też. Monika, powiedz mi, co myślisz, co wylosujesz, co byś chciała? O tak, Święty Mikołaj, co byś chciała, Moniczko? Szampana. Oj Boże, no ciężcy ci ludzie w tym roku. Losujemy, no zobaczymy. Już. Karate! Też karate, słuchaj, bo my promujemy karate dzisiaj w tym roku. Także witamy w zespole. Było dużo konkursów dla dzieci, dla dorosłych, były vouchery do wygrania. Także wszyscy, myślę, wyszli z dzisiejszego festynu uśmiechnięci i szczęśliwi. A co ten pan robi, co? Pusk Summerfest jest skierowany głównie do Polaków, ale jesteśmy też otwarci na Norwegów. Myślę, że kolejne edycje jak najbardziej będziemy także kierować do Norwegów, ponieważ chcemy, żeby oni również mogli zapoznać się z naszą kuchnią, z naszą kulturą. Podczas Pulsk Summerfest wystąpił również Fryt i Cezar, Marcin Dymek, Domika oraz Karolina Karo. Bardzo fajne koncerty. Dziękuję Państwu, że dzisiaj byliście razem z nami. Mam nadzieję, dobrze się bawiliście, pogoda dopisała. Wasze uśmiechy były dla mnie największą nagrodą. Było mi bardzo miło być z Wami dzisiaj i prowadzić Pulsk Summerfest. Do zobaczenia za rok. Trzymajcie się. I to na pewno znacie. Nawet z Hubertem się o majtki Rolling Stonesów założę, że znacie. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. Dziękuję Państwu za udział w Pulsk Summerfest w Sandwice i zapraszam na następną edycję w następnym roku. Było nam miło Państwa gościć.